Dzień dobry wszystkim. To co, słuchajcie, zaczynamy, bo dotarła do mnie przesyłeczka kolejna od Mańka. Mogę tak powiedzieć? Można. Chociaż w sumie on ma tu całkiem inne imię, nazwisko, ale fajnie, że już, że mam. To co, jedziemy z rozpakowywaniem i będziemy działać, że tak powiem. Będziemy patrzeć, co tu on dla mnie wysłał. Ale że kurde, taśma to jest wow. No, działamy, działamy. No, szybciej dotarło niż na święta. Także jest git. Jest git. Tylko kto to rozpakuje takim moim scyzorykiem? Dobra. Ohohohohohoho. Nie no, to fajnie to wygląda, tylko że to nie to. Parkside'a. To było wyższe, szlifiereczka. A czy nie, to nie jest ta Parkside'a szlifierka. Tutaj słuchajcie, jest retro. Dzisiaj jedziemy z retro, patrzcie. To jest przejścióweczka do starego... o Jezu, czekajcie moment. Jak ten slot się nazywa? ISA to były te długie czarne, a to są PCI. Tak? PCI. Tu jest od samego wierzchu będzie PCI położone. Przejściówka na 2 od Dela. Fajnie, może jak, kiedy Del się trafi, to będziemy coś tu może montować. A w sumie to chyba nawet mam taką płytę z takim, na takiego śledzia, bo to jest zwykłe PCI i dodatkowo bodajże jest szyna zasilania, tak, masa i tutaj jest jakiś tam wykrywacz Dela, że tak powiem. Del tak lubi. Ogólnie w Delach to i ładowarki, i zasilacze i to wszystko, nie? To po swojemu przerabiają. Dobra, leży sobie przejściówka, zobaczmy co tutaj dalej jest. Ohoho, ciężkie. Ciężkie retro. O kurczę. Dobra. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest. Ale żeś taśmy Maniek nie żałował. Ho 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 ho. Ho ho. Stare procesory. I to za bardzo nie są retro, ale to jest 433 na 128 i to jest Intel i socket, kurczę, żeby wam nie skłamać, to jest prostokątne. Tak samo tutaj jest 500 na 200, 500 cache'u i 256 szyna, ale prędkości? Co to za prędkości są, bo ja tutaj nie widzę. 99. rok, czyli jeszcze, a to milenijny jest 00, 2000 rok. 850 łamane 256 cache. Intel. 3 sztuki procesorków. Może by tak troszeczkę bliżej postawił tą kamerkę, żebyście cokolwiek widzieli. Dobra, okej, okay, słuchajcie, mamy 3 procesorki. Dokładnie na socket i prędkości to nawet nie wiem. Trzeba było je powstawiać. To jest tak, L947 A048. Można by było sprawdzić noty katalogowe. A ten jest 7124A 708. A tutaj jest 70108167, jakiś symbol. No dobra, zobaczmy co tutaj jest. O ile damy radę pamięci. Oj, mamy retro. Ale zafoliowane. Może się nie połamie. O, DDR-y. To są bodajże dwójki.
albo jedynki stare, to są stare jedyneczki. Tak? Tak. Wszystko są stare jedyneczki i jak widzę, to są 256 DDR. 266 MHz zegar. A ta bez 333. A ta jeszcze starsza. Nie napisali, bo nie ma naklejki. Jedziemy dalej. O, laptopowe. Laptokowe. Z laptokowych. Patrzcie, to są jeszcze SDR. 128 mega, 3/100. Widzicie? Tutaj już mamy DDR-kę, gdzie jest bolec. Znaczy te wcięcie. A to są jeszcze SDR. SDR. Ciekawe co to są. To tu jest jakaś taka większa pamięć do laptopa. No i tutaj mamy DDR jedynki. Tak, 32 mega razy 64, o co tu chodzi? 256, zegar 333, SD-RAM. Też SD-RAM. To jest DDR-ka. 256 DDR-ka. To jest DDR-ka, też to jest to samo. A tu mamy 128, a tu 64? Też chyba 128, ale w czterech kostkach. Nie napisali na opakowaniu. No to super, Maniek. Fajny ten stan, to nie jest aż takie mocno zużyte. O, nóżka chyba odpadła. Tak jest. Troszeczkę tutaj widać pęknięcie koło nogi. Ciekawy jestem laptop. O, tutaj pęknięcie na klapce, ale to takie rzeczy, to tego mało widać. No, ciekawy jestem co to jest. Hopę. Windows 98 NT. Patrz, ojejku. Się rozłożył CD-ROM. Tutaj jest CD-ROM, którego można play, stop, przewijanie do przodu, do tyłu, można słuchać muzyczki. Patrzcie, on się nawet chyba odzywa. O. Słuchajcie, przyjechał włączony w pudełku. Z baterią wewnątrz. Dobra, odpalmy go, zobaczmy co to jest. Aaa, bateria zdechła. Ale próbuję wstać. Co my tu mamy za gniazdko? Chyba takie standardowe, okrągłe i bolec. Musimy znaleźć przejścióweczkę. Okej. Okay. A więc tak. Przejściówka na szybko zrobiona, pasująca. Zobaczymy czy to w ogóle zadziała. HP zasilaczek jest tutaj potrzebny. Dosyć tęgi zasilaczek HP, bo wiecie, to troszeczkę prądu pożera. Tu mamy taki myk. Taki myk, już tutaj do kilku laptopów to służy. Słuchajcie, ładuje baterię. Ładuje baterię. Że zgasimy to światełko. Jest. Odpalmy go. Zobaczymy co tu w nim jest. Co to za sprzęcior? Odpali się? HP! Omnibook XE2 dokładnie. BIOS. Nie zdążyłem wejść. Ale to nic. O! Czy wy to słyszycie? Słuchajcie jak dysk pracuje. Patrzcie Windows XP. Słyszycie ten dźwięk? Prawdziwe retro.
Tak dysk pracuje. Odpala się. Czas na przywrócenie go do Windowsa 9.8, tak jak jest na naklejce. I do DOSa. Nie do wiary, Maniek spędził cały dzień, żeby zainstalować XP-ka na nim. Nawet dźwięk jest. Kurde, wszystko działa, tylko trochę wolno, ale to tak ma być, ponieważ tutaj będzie to działać wszystko pod DOSem i pod Windowsem 9.8. Zobaczmy, co to za sprzęt. Najpierw w menadżera wejdziemy. O ile wejdziemy. Jeszcze trzeszczy dysk. Ale i wejdziemy. Service Pack 3. Szkoda go odinstalowywać. 431 MHz. Procesor 431 MHz. 128 MB RAM. Retro, pani. Matryca pasywna. No, z boku nic nie widać. Już ciemnieje. Jest jasno. Pyk, ciemnieje. Jeszcze smug... Nie, już smug nie... Nie, zostawia jeszcze. Delikatnie zostawia. To się nie ma co podniecać takimi rzeczami, bo byście... za brzydko powiem... kół dostali. Jakbyście musieli na czymś takim pracować, ale wiecie co, tego już nie ma. Jak ja ostatnio poszukałem trochę, to naprawdę bardzo mało z Windowsem 9.8 było komputerów nawet na elektrośmieciach. Patrzcie, 24 bity karta. Tak, 24 bity. Zobaczymy, co za karta siedzi. Karta Lynx 4 MB. Lynx M. Jakaś Lynx M. 4 MB. Karta graficzna. Słuchajcie, co on tu posiada? To jest na szybko przejściówka, także na to nie patrzcie. Wyjście S-Video. Nie, to jest klawiatura i myszka. USB sztuk raz. IRDA. Wejście mikrofon, wyjście na słuchawki. Wyjście na monitor. RS232 i LPT. Z tym złączem to już ci, co robią stare samochody, to... już zęby szczerze na ten sprzęt. I nie tylko. Ma dosyć spore głośniki. Zobaczmy, jak CD-ROM. Czy to zagra? Czy to nam zagra? Czy nam zagra? Odtworzy płytkę. Musimy wziąć jakąś płytkę. Jakąś płytkę. A najlepiej, żeby to była płytka audio, o ile takową znajdę. Dobra, pierwszą lepszą, jakaś nagrywana. Zobaczmy, czy to otworzy. O, coś tu czyta. Dobra, to teraz tak, zobaczmy jeszcze, co za pojemność dysku oszałamiająco wielka. Już widzę, 702 giga. Słuchajcie, 2,1 gigabajta. Tyle, ile mógł Windows 9.8 w podstawowej wersji obrobić. FAT16 2,01 GB. Zajętego jest 758 MB. Czy na dysku są pozostawione jakiekolwiek sterowniki? Tutaj to chyba raczej nie ma. Ewentualnie w moje dokumenty lub download. Pulpit, dokumenty. Gdzie tu było? Nie ma czegoś takiego jak download. Program files. Dobra, się skontaktuję z Mankiem.
i będziemy myśleć, co tu, gdzie tu są sterowniki, czy są, bo wiem, że są wgrane. Zobaczmy jeszcze sprzęt. Ale to kurde trzeszczy, ja cię. Jaki antyk. O, port.com 1 ma błąd. Tylko z czym? Z przerwaniem pewnie. To urządzenie jest wyłączone, ponieważ jego oprogramowanie układowe nie przydzieliło mu wymaganych zasobów. No, czyli jednym słowem szczegóły, zasoby, ustaw konfigurację ręcznie i sobie nie będziemy używać automatycznych. Użyjemy sobie na przykład szóste. Nie ma. Pierwsze, 03. Dobra, niech będzie. OK. Czy chcesz ponownie uruchomić komputer? No chcę. Czyli tak, 2 giga dysk, 4 MB RAM-u, 4 MB karta graficzna, OmniBook HPK. Dzięki Maniek. No i pamięci, i przejścióweczka widzę od Della Retro, i procesorki 3 sztuki. Jakieś mobilowe. O, jeden już nawet zgięty. Jeden pin. Uwaga, uwaga. O, już jest dobrze. 433 MHz zegar. Toż to stara nawigacja miała więcej. Fajnie. Kurde, dobra. W następnym odcinku, słuchajcie, instalujemy Windowsa 9.8. Instalujemy jakieś retro gierki. Ja pozdrawiam i życzę, że tak powiem, udanej kwarantanny od przyszłego tygodnia. Na razie.